poszły konie po betonie. Cześć! To może ja zacznę. Witamy Was serdecznie w kolejnej tygodniówce. Znów nadszedł piątek, jak zapewne się spodziewacie. No. Za moment będzie weekend. Ci, którzy będą mieli wolne, fajnie. Ci, którzy nie, oj, macie przechlapane. A my spróbujemy szybciutko przyjąć to, co pojawiło się na rynku mobilnym. Nie ma tego dużo, może nam się uda dzisiaj szybko. Kto wie. Od egzotyki byśmy może zaczęli, co? Znaczy tak, Vivo. Vivo pokazało się. No Vivo jeszcze na razie u nas jest egzotyką, bo na świecie to nie oczywiście, ale u nas jeszcze jest trochę to egzotyczna marka. No i wyskoczyli, słuchajcie, z nowym gamingowym modelem IQ Z1 się to nazywa i ma, słuchajcie, nowy procesor MediaTek Dimensity 1000+. Ale tak naprawdę to nie jest nowość, prawda? Zgodzisz się chyba ze mną, że to nie jest tak do końca nowość. Jeżeli chodzi o procesor? Nie, jeżeli chodzi o całą resztę. To znaczy o telefon. Tak, tak, telefon nie jest nowością, procesor jest nowy, natomiast telefon to jest... Tak, nie zdziwiłeś właśnie, bo skończyłeś na Dimensity i wspomniałeś o tym, że to nie jest... Nie, Dimensity jest oczywiście nowością o tyle, że to jest pierwszy wspomniany przez MediaTek procesor, który będzie obsługiwał 5G. Co prawda MediaTek w tym tygodniu już zapowiada kolejny, w zasadzie ten kolejny też już jest w telefonie kolejnym, czy będzie w zasadzie. Niemniej jest to pierwszy chyba... słynny procesor MediaTeka, bo czy zresztą nazwa mówi, że to raczej gdzieś w okolicy flagowca ma być. No flagowiec, bo to raczej właśnie flagowy procesor. Ale tak, smartfon to nie jest taka zupełna nowość. No. To jest Neo 3, tylko że po prostu z innym procesorem, czyli tak naprawdę to jest IQ Neo 3 po przeszczepie serca. Będzie oferowany, słuchajcie, z pamięciami 6128, 8128 i 8256 giga. No i tu minusem jest to, że nie rozbudujemy tej pamięci, więc gdybyście kupowali, to kurczę brać z tą najwyższą pamięcią, no bo jak to ma być niby gamingowy telefon, no to wiecie, te gry trochę zajmują, ale to chyba Jacek więcej wie na temat gier niż ja, bo ja to nie grywam, no ale wiem, że tam potrafią mieć i 100 mega sztuka, więc no. Ja tylko przypomnę, że ma to wyświetlacz 6,57 cala, Full HD Plus pracujący oczywiście. Ma baterijkę 4,5 tysiąca mAh, aparaty z tyłu 48 plus 8 plus 2, z przodu 16. I smartfon będzie w dwóch kolorach, oba są niebieskie. No nie, bardziej niebieski, mniej niebieski. Adaś wyliczył ceny z juanów, dlatego że ceny zostały podane rzeczywiście no w Chinie. Na Chiny, no. Za pierwsze 128 zapłacilibyśmy bez podatków i bez VAT-u, w tym również 1290, za 8128 1470, za 8256 1650 zł. Dodajcie do tego te 20% VAT-u. No, plus jeszcze. Plus, mniej więcej będzie tyle, ile by ewentualnie kosztowały w Polsce. Aha, tylko wiecie co? Prawdopodobnie uważajcie na Google, bo prawdopodobnie, jeżeli byście sprowadzali bezpośrednio z Chin, to musicie sprawdzić, czy ma, czy nie ma, bo IQ akurat mogą nie mieć. Więc taka mała przestroga. Natomiast mają na pewno NFC te telefony. No i z ciekawostek Wi-Fi 6, czyli to najnowsze Wi-Fi obsługuje. Czemu miałyby Google nie mieć? Jacek, nie mam pojęcia. Ten, który testowałem IQ, nie miał Google. Musiałem sobie doinstalować. W ogóle usług Google nie miał, tak? W ogóle nie miał. Oczywiście instalacja to był moment. Natomiast prawdopodobnie soft jest pod Chiny robiony. Było od cholery różnych apek chińskich odpowiednich. Ale to jest, powiem szczerze, i tak dziwne, bo większość smartfonów wychodzących w Chinach jednak ma usługi Google. I tutaj się zastanawiam, czy jakoś, nie wiem, nie zahaczyły sankcje. Nie. To nie jest kwestia sankcji, bo w zasadzie wszystko się udaje bez problemu uruchomić łącznie z NFC, przynajmniej tak słyszałem, bo mnie się akurat nie udało, ale prawdopodobnie mam dwie rewerencje do tego i tyle, coś musiałem źle zrobić, a potem no to już nie było okazji sprawdzać dalej. Nie wiem dlaczego tak. Możliwe, że po prostu... Słuchaj,
Nie jest przeznaczony. Dostałeś telefon z anteną NFC, w którym nie było NFC, tak? Nie, w którym nie działały płatności. Oddzielaj te dwie rzeczy. W Huawei'ach też masz NFC, a nie zapłacisz nimi, prawda? Nie, nie. Okej, ale mówiłeś, że nie działało NFC, a nie, że nie działały płatności, dlatego moje pytanie. Pokręciłem, oczywiście. Nie, no miałem na myśli, że nie działa płacenie za pomocą NFC. Okay. Dopóki sobie tego nie nablujecie, bo tam chodzi o certyfikat. Może być tak, że to jest telefon stricte na rynek chiński. No nie będą pchać Google'a niepotrzebnie, jeżeli on będzie tylko sprzedawany w Chinach. No logiczne. To prawda, że Chińczycy Google nie potrzebują właściwie do niczego, dlatego że oni mają to wszystko. Dokładnie, oni mają pełno tego. Mają wyszukiwarkę Baidu, mają swoje własne mapy. Miałem okazję przyjrzeć te chińskie apki. Słuchajcie, to jest totalny odlot. Naprawdę, oni mają wszystko. Ten system płatności za pomocą QR-kodów to jest no rewelka. U nas to dopiero w jednej sieci sklepów działa, a tam wszędzie. Znaczy jest to rzeczywiście stosunkowo fajne. No. Też, jednak NFC jest wygodniejsze mimo wszystko, okay, jeżeli płaci. W porządku, ale w tym momencie QR-kod zadziała nawet na najtańszym, najpodlejszym smartfonie. Tak, to prawda. No, tam, gdzie nie ma NFC, wystarczy, że ma jakąś kamerkę, która jest w stanie zrobić zdjęcie, tak? No i tyle. Nasz ciekawostek na przykład jest asystent odpowiedni Google Lens, który rozpoznaje śmieci, pomaga sortować śmieci. Słuchajcie. Tylko, że no, po chińsku oczywiście to robi. Natomiast coś tam się działo po najechaniu na butelkę plastikową. Wyświetlił jakiś napis, nie wiem, co to było. Natomiast no, takie odlotowe funkcje mają. Także gdybyście chcieli sobie takiego Ajku kupić teraz, to tak. Ja myślę, Adaś, ale jesteś pewien, że to była plastikowa butelka, bo gdyby była szklana, to mógłby na przykład wypisać znowu piłeś. Nie wiem, co napisał, bo nie znam chińskiego, a okay. Nie miałem drugiego telefonu w tym momencie w ręku, żeby sprawdzić, najechać, wiesz, tłumaczem i zobaczyć, co on tam wypisał. W każdym razie mnóstwo ciekawostek i Chińczycy no, mają ten fajny SOP, natomiast jeżeli chcecie mieć Google, to musicie sprawdzić. Zresztą to jest uniwersalna rada na wszystkie telefony, jakie sprowadzacie z Chin, bo możecie przypadkiem trafić wersję na rynek chiński, będzie kicha. No. Obiecałem, że będzie szybka dzisiaj, jednym telefonie mówimy tyle czasu. Dobra, gadajmy o następnym. Honor nowy jest, nie? To znaczy jest nowy Honor i to jest rzeczywiście chyba... Poza tym Vivo, najfajniejszy smartfon, który się w zeszłym tygodniu pojawił, tylko też nie u nas na razie. No tak, no dwa najciekawsze bierzemy na początek. Trochę się zdziwiłem, nie jestem pewien, czy ja dobrze zauważyłem, ale on ma ekran TFT, nie OLED-owy, nie? Tak, on ma IPS-owy. Tak mi się przynajmniej zdaje, no. Tak sobie wpisałem w związku z tym. Nie, tak ja to napisałem, więc... I 90 Hz. Ja to napisałem, bo ja to też przecież brałem od nich, więc sobie nie zmyślałem. Natomiast mnie to zaskoczyło, bo sam telefon ma flaki całkiem niezłe, bo tam jest 1820 na przykład. Ja się zdziwiłem, dlatego że w zapowiedziach były dwie wersje, to znaczy był X10 i X10 Plus. I nawet w ten sposób mamy w katalogu, bo te dane się pojawiły w tenie. Natomiast premierę miała właściwie tylko jedna wersja, co prawda tych wersji pamięci jest z kolei bardzo dużo, ale premiery miał tylko Honor X10. X10 Plus nie widziałem. Nie, on miał być albo Plus, bo to w sumie... No ale mniejsza o to, może będzie później, słuchaj, po prostu. Ma to wyświetlacz 6,63 cala. Full HD oczywiście, tak jak Adaś wspomniał, Kirin 820. No i dużo pamięci, bo 64, 128 albo 256 flesza i 4, 6 albo 8 giga pamięci RAM. No i kartę. Bateryjka gdzieś, słucham? I kartę jeszcze, tylko że tą Huawei. Tak, kartę Huawei. Około 4300 bateryjka, mAh. Szybkie. Ładowanie troszeczkę niższe od tego najwyższego Huawei'a, dlatego że 22,5 W. No i tak jest szybkie, ale bez przesady. Nie najszybsze w każdym razie. Aparaty z tyłu 40 plus 8 plus 2, z przodu 16 megapikseli. Jest rzeczywiście bez Google. To podobnie akurat do tego poprzedniego Vivo, o którym mówiliśmy, tylko tutaj to już jest kwestia sankcji amerykańskich, a nie tego, że Chińczycy nie chcieli zainstalować. No i ceny, w tej chwili są ceny dla trzech wersji pamięci. 6,64, a dość wyliczył 1110. 6128 1300 i 8128 1400 zł około.
Tak by to wyglądało. No i tak w sumie nie głupio ten telefon wygląda. Fajny ma wzorek na tyle. Tylko tak, tak, rzeczywiście. Z drugiej strony, jakbyś mnie zapytał, czym on się wyróżnia, to powiem ci, że choroba miałbym poważny problem, żeby zmienić taką cechę. Słuchaj, to w takim razie powiedzmy od razu, ja sobie co prawda zostawiłem na później, ale możemy od razu powiedzieć o tym, że w zestawie promocyjnym na JD to jest taki Jingdong, to jest taki sklep chiński online, jeden z dużych sklepów online, pojawił się zestaw promocyjny, w którym jest smartfon Honor Play 4 Pro. Dlaczego ja o nim mówię? Co prawda nie mamy specyfikacji jeszcze w katalogu, nie wiem, Adaś, chyba o nim pisałeś, prawda? Tak, tak, no ale to przeciek był i tak naprawdę rendery są ze sklepu, czyli wygląd jest na bardzo inny. Ja właśnie ze względu na rendery o nim wspominam, bo o ile ten X10 rzeczywiście niczym się nie wyróżnia, no to, ten nowy Play już ma dosyć fajną obudowę, dlatego że tam producent zaszalał i wprowadził no takie geometryczne, ale całkiem sympatyczne wzory na tej obudowie. No, mnie to się trochę z gamingiem kojarzy, ale... Tak wygląda, tak. Telefon, tak. No patrząc na specyfikację z gamingiem, jakoś tam wiele wspólnego raczej mieć nie będzie. To znaczy, wiesz co, ze specyfikacją byłbym ostrożny. Co prawda widać tyle, że on ma z tyłu dwa aparaty, z przodu tam jakiś aparacik, natomiast w tych przeciekach chińskich, bo przecieki są z Weibo, no dokładnie. No i oczywiście z JD, które opublikowało, natomiast nie ma pełnych specyfikacji. Specyfikacje, które pojawiają się w przeciekach, są sprzeczne, dlatego że są zapowiadane jednocześnie trzy różne modele Honoru i różne procesory. Mhm. Od tam 980 do również niższych. Tak, tak. W związku z tym na razie warto być ostrożnym. Smartfon ma się pojawić dopiero w czerwcu, w związku z tym, ale obejrzyjcie zdjęcia, bo to naprawdę jest coś wyjątkowego jak na od takiego zwykłego smartfona. Wyjątkowy, nie wyjątkowy. Trochę mam skojarzenia z Nubią. No tak mówię, tak z gamingiem mi się kojarzy. Aparat jest 40 mega na bank, bo to widzimy na renderach. Ekran chyba będzie LCD-owy, bo czytnik linii papilarnych jest na boku, nie pod ekranem. Więc raczej nie będzie OLED-owego wyświetlacza, bo wtedy pewnie czytnik by wpakowali pod ekran. Tu jest czytnik na boku, też to widać. No ja tylko mówię to, co widać. Widać, tak. Telefon na bank ma nadajnik podczerwieni, czyli pilota, bo to też widzimy na górze. To znaczy tutaj, Adaś, ja bym tutaj był ostrożny, no. Dlatego że zdarzały się już w historii Huawei'owi i Honorowi również smartfony, które miały coś, co wyglądało jak podczerwień, jak dioda podczerwieni, natomiast wcale nie były. A to czym były? Wiesz co, niczym nie były. Były jakąś pozostałością w obudowie. Może, słuchajcie, no inaczej. Opieram się na tym, co widzę. Patrząc na górną ściankę, jest coś, co wygląda, doprecyzujmy, zgodnie z... Ale ja się z tym zgodzę, wygląda jak dioda podczerwieni. Na pewno obok jest mikrofon, bo to też widzimy, że jest otworek, więc no, w otworku na bank będzie mikrofon, więc to jest jakiś dodatkowy element na górze. No i na 100% tu już chyba Jacek nie będzie miał żadnego, ale nie ma mini jacka, a głośnik jest prawdopodobnie jeden, bo tylko jedne są otworki na dolnej ściance. Tak, jeden głośnik jak na smartfon growy to byłoby dosyć dziwne, ja bym się nawet zgodził te dwa. A obejrzyj to Aiko, co żeśmy gadali, czy którykolwiek Aiko. Wiesz co, może. Oho. Mnie się zdaje po prostu, że to jakby jak na smartfon growy to troszeczkę biednie wygląda, chyba że Honor chce budżetowego smartfona growego albo tak go chce sprzedawać. Może, no. Wiesz, dziwne jest też to, że ma na przykład podwójny aparat z przodu. Dwa, podwójny aparat z tyłu, podwójny aparat z przodu. To też jest trochę zaskakujące jak dla mnie. W sieci jak się poszuka, to się znajdzie naprawdę bardzo dużo sprzecznych informacji na ten temat i ludzi, którzy się nawet kłócą, na przykład który procesor, czy silniejszy, czy słabszy będzie i czy to będzie high-endowy smartfon, czy jednak średnia półka ze wskazaniem na niższą, bo to naprawdę raczej, tutaj niczego nie wiadomo. Raczej ja bym się skłaniał do tej teorii, co teraz zakończyłeś, że właśnie taka raczej średnia niższa. Natomiast no co do tego, że ludzie się kłócą, no kurde, jak są przecieki różne, z różnych źródeł, zobacz, my się przed chwilą spieraliśmy o głupi nadajnik podczerwieni.
Nie, bo... no właśnie spieraliśmy się, ja się z tobą zgadzam, że to wygląda nie, jak joda. Natomiast ze swojego doświadczenia wiem, to, że w obudowach Huawei zdarzały się tego typu rzeczy, które identycznie wyglądały. Majesz z Jolą porozmawiać, bo ona pisała testy. Natomiast nie były. Nie były funkcjonalną diodą podczerwieni w ogóle. Jacek, to może jest tak, że na przykład w Chinach on ma, bo po chorobę by robili otwór, nie? Tak na logikę. Pamiętaj, że to kosztuje, nie? Specyfikacji nie ma. Specyfikacji nie ma i ja też musiałem zdjąć ze względu na to, że ani chińska specyfikacja, dobra, ani globalna w przypadku tego starszego modelu nie miała tej diody. Może miał mieć. No. Natomiast tutaj jak najbardziej, no zazwyczaj coś takiego na górze obudowy jest nadajnikiem, odbiornikiem podczerwieni. Tak. Znaczy, ja nie widzę sensu mieszczenia takiego elementu, jeżeli tam nic za nim się nie kryje. No przynajmniej w którejś tam wersji tego modelu. Nie. Ja też nie, natomiast wspominam o tym, bo musiałem wejść pod stół i odszczekać, że tam jest nadajnik podczerwieni, mimo tego, że ja miałem ten telefon w ręce. No tak, no ale no... Widać, że tam jest. Przeszukałeś. Jola testowała ani w oprogramowaniu, ani w specyfikacji. Mało tego, pytaliśmy polskiego oddziału. Polski oddział powiedział, że nie, nie ma. No tak, no jest coś, co wygląda, ale nie jest. Fajnie, nie no, super, nie no to... To dobrze, że jeszcze kurczę nie robią, bo też w internecie w tym tygodniu czy w zeszłym no, widziałem takie fajne zdjęcie telefonu ze zdemontowaną tylną ścianką. Wygląda jakbym miał potrójny aparat, a dwa obiektywy były atrapą. Natomiast do złudzenia wyglądały, dopóki się nie rozebrało telefonu, jak dwa dodatkowe obiektywy tam do czegoś. W tym celują tanie chińskie marki, te, które pakują do telefonów, co im akurat mają w magazynie. Jak zamiotą tam miotłą, to co im dostanie, to pakują do ostatniego modelu i tak to wygląda niestety bardzo, bardzo często. To jest przykre, ale nadal tak się zdarza. Także cieszmy się, że ci tylko udają nadajnik podczerwieni w jednym modelu czy w dwóch, bo mogło być gorzej. No. Znaczy ja podejrzewam, że to chodziło o budowy, które gdzieś zostały w ogromnych ilościach w chińskiej skali. I po prostu został w to opakowany telefon, bo akurat takie obudowy były. Tak, tak, nie, to jest, ta teoria się trzyma kupy tak samo jak ta, że mówię, że może być w którejś tam wersji, może było planowane, może coś, a to już jak projekt, wiesz, odkręcenie tego już na fazie jak to już jest, że tak powiem, powiedzmy tłoczniki zrobione czy coś takiego, no to tanie nie jest, więc już zrobili, poszło i tyle. Dobra, jedźmy, bo jeszcze tam coś jest z tych Huawei'ów, Honorów i tak dalej, nie? Tak, z Honora jest tablet, który właściwie nie bardzo chyba kogokolwiek, co prawda to nie jest zły tablet, niemniej mówię, na Google, no. Nie wiem kto używa. U nas ten tablet będzie się nazywał ViewPad 6, natomiast na rynku chińskim on się pojawił jako Pad V6 po prostu. 10,4 cala, wyświetlacz 1200x2000 pikseli, Kirin 985, także fajna całkiem jednostka. Fajne flaki, no. 64 albo 128 flesza, 6 giga pamięci RAM, 7250 mAh bateryjka i ta wersja, którą ja widziałem i u Chińczyków i u nas działa tylko przez Wi-Fi, nie ma wersji GSM-a. Tak, ale z ciekawostek oni tam się chwalą, że on jest gotowy na sieci Wi-Fi 6+, czyli takie jeszcze bardziej nowe. To znaczy tam działa to AX, tam jest normalnie Wi-Fi 6. No. Dlatego tak, że AX powinien być, że tam Kirin 985 po prostu ma w zestawie, w związku z tym obsługuje. Rysik jeszcze jest, tak? Rysik, dołączana klawiatura, a jak to wszystko zepniecie razem, to do złudzenia przypomina iPada Pro, tyle że no, na pewno jest zdecydowanie tańsze, bo ja ceny jeszcze nie widziałem, jak w momencie, jak ja też nie widziałem, chodziło, jeszcze najwyraźniej nie podali. Natomiast no, na pewno to będzie tańsze od iPada, a w zasadzie... Kurczę, no gdyby nie brak Google'a, to spokojnie by mogło się z iPadem Pro moim zdaniem mierzyć, bo to ma mocne flaki, ma ten rysik, który pewnie też całkiem niegłupio działa. Cena, jeśli dobrze pamiętam, powinna być w sklepie firmowym Honora, bo on tam jest. Czekaj. Ja chyba powinienem mieć linka pod ręką, w związku z tym przynajmniej właśnie w Juanach pewnie... Właśnie robię to samo. A, no jeszcze zwróć uwagę, że on od tyłu też całkiem fajnie wygląda, ten tablecik, bo ma taki ładny wzór. Ładnie od iPada wygląda. Tylko, że no mówię, no kurczę, wszystko się rozbija o googlowanie, no. I tyle. Internet mi niestety działa jak działa, ale nie widzę ceny, powiem szczerze. No właśnie ja też przewijam,
On jest na V-Molu, co prawda, już w sklepie firmowym Huawei, no natomiast cały... ceny nie ma. Cały czas zaślepka, no. Ceny nie ma, naprawdę. Kurde, no kiszka trochę. Także nie podamy wam ceny. Ale wiecie co, no właśnie, tak jak Jacek powiedział, no nie ma co się napinać, bo prawdopodobnie jest ogromna szansa, że ten tablet doskonale nikogo, bo każdy popatrzy no, na kijami tablet. To znaczy mało kto po prostu kupuje chyba nadal w tej chwili tablety. Nadal są. Swoją drogą, nie? Tablety są w sklepach, a to jest, mówię, fajna rzecz ze względu choćby na tą klawiaturę. No. I rysik plus właśnie bebechy całkiem fajne, bo i procesor dobry, i pamięć całkiem niezła, także... No, fajna rzecz, która doskonale niestety nikogo. No. Trudno, no, mieli pecha. Pojawiły się dwa LG w mijającym tygodniu, oba niestety nie na rynkach bliskich, bo jeden w Stanach Zjednoczonych, a drugi w Korei. No tak, z tym, że jeden z nich, no myślę, że ma szansę się pojawić u nas, bo mówimy o modelu Q61, no a seria Q bywała u nas, tak? Więc no, raczej głupio by było, gdyby go nie wprowadzili, chociaż, no nie wiem. Może i właściwie dobrze, że ten, bo powiem szczerze, że ten Stylo 6 to mi się nie podoba. Ma paskudnego notcha, powiem nie szczerze. Ma z tyłu poziome aparaty, co oczywiście nikomu nie przeszkadza. No jest fajne, coś od tego tyłu. Tył jest ładny. Tył jest okej. Okay. Po prostu mówię, że notch mi się nie podoba. Nie, no kół wygląda fajnie. Dlatego, że jest toporny po prostu. No, zdarzają się notche, które ładnie się wpisują gdzieś jakoś wyświetlacz. Tutaj jest zwyczajnie topór. Dobra, w porządku, ale ty się przyczepiłeś tego Stylo, a ja tylko coś powiem, to byłby na tańszy sposób na posiadanie telefonu z rysikiem. Bardzo hermetyczne, tak? Jeżeli ktoś chce mieć rysik, a nie stać go na Note'a, to miałby Stylo za 750 zł, bo tyle wychodzi po przeliczeniu żywcem z dolaru. Także jest to w miarę tanio, ten rysik jest schowany w obudowie, a nie gdzieś przyczepiany, czy na jakimś sznurku, nie chowa się go normalnie w obudowie, można go sobie w obudowie trzymać. Modelu Stylo bym nie kopał jakoś tak strasznie, tylko że w zasadzie no, specyfikacje sobie ja zobaczcie. Mi się trzeba. Po prostu ten notch paskudny nie podoba. LG no już tak. Robiło chyba notche jakieś takie bardziej sympatyczne. No robiło, ale kurde, no to miała być może tanioszka na zasadzie, dobra, dodamy rysik, ale na czymś trzeba przeoszczędzić. W ogóle ta ramka wokół tego ekranu to jest kurcze, no. Taka dosyć fest, no. Na szczęście u nas go nie będzie. Nie będzie. On się pojawił w Stanach tylko w sieci Boost Mobile na razie. Także też nie największa sieć, znaczy jedna z podsieci. Tak, no. Zresztą tam jest P35, 3 giga RAM-u, także to generalnie tyłka nie urywa, ale no z ciekawostek ma głośniki stereo. On jest bardzo standardowy, jest rzeczywiście wyświetlacz 6,8 cala, czyli duży jest. Jest Full HD oczywiście plus, jest jeden tier pamięci, tylko właśnie 64 flasza 3 giga RAM-u. Jest bateryka standardowa, czyli 4000 mAh. Aparaty też niezbyt godne uwagi, bo 13 plus 5 plus 5 z tyłu, z przodu też 13. To tak, właściwie tyle. Ja mówię, no nie ma się co spinać nad tym telefonem, bo raz, że go u nas nie będzie, a dwa, no to poza rysikiem i niską ceną, to on niczego fajnego nie oferuje. Natomiast Q61, który się pojawił z kolei w Korei, pojawił się na razie tylko w zapowiedzi. To nie jest jeszcze pełna premiera, nawet prasowa, raczej zapowiedź prasowa telefonu. W związku z tym specyfikacja nie jest jeszcze tak zupełnie pełna, ale wiemy, że będzie 6,5 cala wyświetlacz, wiemy, że będzie też Full HD+. Nie wiem, jaki tam będzie procesor, chociaż strzelałbym raczej w Mediateka. Wiemy, że będzie z zegarem 2,2 GHz. Też tylko jeden tier pamięci, 64 flesza, 4 giga RAM-u i też standardowa bateryjka 4000 mAh. Natomiast trochę lepsze są aparaty od tego amerykańskiego, bo tam jest 48 plus 8 plus 5 plus 2 z przodu 16. Tak, piątka wiadomo do makro, dwójka do tła, ósemka szeroki. Jest jeszcze NFC, jest spory akumulator, 4000 mAh, ale nie widziałem niczego o szybkim ładowaniu tej szczątkowej, powiedzmy, specyfikacji. No i natomiast się pochwalili, że obudowa spełnia tą militarną normę wytrzymałości. I zdaje mi się, że widzę mini-jacka. Próbuję teraz przewinąć specyfikację, ale zdaje się, że chyba jest takie coś na dole obudowy, takie podcięcie, które wygląda jak mini-jack. No. No nie, też się zdaje, że tam jack jest. Chyba nie podali łaskawie tego. Nie, bo mówię, specyfikacja jest bardzo minimalistyczna, a w Korei niestety nie ma skąd bardziej wziąć danych, w związku z tym można bazować tylko na tym, co LG podało.
To, co jest jeszcze warte uwagi, to to, że tutaj na szczęście zrezygnowano z paskudnego nocza. Jest dziurka, która jest ładnie zamaskowana w tapetą. Także jest troszeczkę fajniej. Cena, jak Adaś dzwonów przeliczał, to jest 1250. No to u nas pewnie by było 1400. No. Zobaczymy, pożyjemy, zobaczymy. Pojawił się dzisiaj w nowościach Alcatel 1 SE. My dzisiaj o nim powiemy troszkę, natomiast pewnie wspomnimy o nim w przyszłym tygodniu, bo mamy przeciek, że w przyszłym tygodniu może być znana już polska cena. To jest smartfonik z wyświetlaczem 6.22 HD+. Z niestety procesorem, za którym ja nie przepadam, to jest Unisoc, co prawda ten najwyższy Unisoc 9863A, ale to nie jest fajny procesor, kurczę, żaden ze smartfonów, którego z nim miałem, niestety. Tutaj jest jedna rzecz zadziwiająca przy tym Alcatelu, dlatego że w specyfikacji normalnej jest jeden tier pamięci 32 giga flesza plus 3 giga RAM. Zgadza się. Natomiast jest rzecz zadziwiająca zupełnie, dlatego że w przypisach jest napisane, i to bardzo wyraźnie ja sprawdzałem, dlatego że nie ja robiłem u nas specyfikacji, tylko jeden z naszych edytorów. Sprawdziłem i Alcatel podaje w przepisach dla dwóch wersji dodatkowy tier pamięci, mianowicie 128 giga flesza, no i 4 giga RAM. O ile RAM, no przeskoczenie o 1 giga to nie jest jakoś straszliwie dużo, nie. O tyle w przypadku flesza 128 giga bez 64-gigowej wersji. Wiesz co, myślę, w przypadku telefoniku, który jest stosunkowo tanim telefonikiem, bo on w przeliczeniu na nasze byłby kosztował 450 zł. No ale cóż, bateria jest 4000 mAh, aparaty też jak na te ceny są zadziwiające, bo to jest 13 plus 5 plus 2 z tyłu, 3 aparaty plus 5 megapikseli z przodu. Prawda? Powiem szczerze, że ja w tym segmencie cenowym takiej specyfikacji chyba nie widziałem. Może ja go nie lubię, ale ten Unisoc nadal jest nie najgorszym procesorem, w związku z tym jest nieźle. Wiesz co, z tymi przepisami, Jacek, to jest proste wyjaśnienie. Przekleili z innego modelu, mechanicznie coś machnął. Mogli przekleić z innego modelu, dlatego że w przepisach, właśnie w tym jednym konkretnym przepisie, podają nazwy literowo-cyfrowe tego modelu. No dobra. Dwóch wersji tego modelu. Taki błąd byłby, powiem szczerze, dosyć dziwny, dlatego że no nie robi się takich błędów. Jeżeli się przekleja, no to przekleja się z jakiegoś innego. Natomiast tutaj w tym samym przypisie to oznaczenia dwóch modeli i właśnie ten tier pamięci 128 plus 4. Mówię, oczy mi się zrobiły duże jak no ten, bo 128 pamięć, pamięta, która jest podawana w głównej specyfikacji, jest do przyjęcia jak w 4 nowym. O tyle tak duża, no cóż. Okay. A nie sprawdzałeś go chociażby w chińskim urzędzie? Jakie miał certyfikaty? Ale w przypadku smartfonów TCL-a to niestety sprawdzanie w tenie to jest takie sobie. Nidrydy, no to, bo wiesz, bo ja nadal dopuszczam mi, że można przekleić cały tekst, a potem tylko w nim zmienić symbol telefonu i poszło, naprawdę. Ja... Tak czy inaczej, zobaczymy i dopytamy w przyszłym tygodniu prawdopodobnie Witalii ten model w ofercie polskiego Alcatela oddziału, w związku z tym zobaczymy. Mam przynajmniej taką nadzieję. Dokładnie, a ja jeszcze wiem, że jeszcze będzie poza tym Alcatelem, jeszcze jeden Alcatel prawdopodobnie do nas wyjdzie. Myśmy już o nim kiedyś tam opowiadali, ja tylko kronikarsko, to jest model 3X 2020. Trochę droższy, za 600, ale oczywiście z bogatszą specyfikacją. Była o nim mowa, jak coś, to macie specyfikację w tekście podlinkowanym, sobie zobaczycie. I jeszcze będzie jakiś telefon, ale już naprawdę z wyższej półeczki i nie, chyba nie Alcatela, tylko wręcz TCL-a. Ale... TCL-a. Dobra, bo kurde, puścimy im... Ale to nie jest żadna nowość, no te smartfony już są. No, tak, tylko kwestia... Natomiast o konkretach, o cenach i o tym, co, no powiemy tak, przyszłym tygodniu po prostu. Kropka, bo się rozgadamy za nadto. Jeżeli chodzi o ciekawostki, w mijającym tygodniu pojawiła się współpraca amerykańskiej armii z firmą Samsung. To jest rzecz przedziwna zupełnie, bo smartfon oczywiście nie wyjdzie raczej na rynek taki masowy. Natomiast okazuje się, że amerykańska armia podjęła współpracę z Samsungiem, biorąc model Galaxy S20, dokładając do nazwy Tactical Edition
jako urządzenie, którego będzie mogła używać amerykańska armia. Dorzucono obudowę jakąś taką niesamowitą pancerną, która dodatkowo jeszcze zawiera wszelkie możliwe złącza do sprzętu komunikacyjnego armii amerykańskiej. W związku z tym właśnie tam wszystko można popodpinać, żeby przez to USB tam działało. Jest szybka, zdaje się, pancerna i jest ogromna ilość oprogramowania taktycznego, które, z którego korzysta amerykańska armia. Ściśle wojskowego, także to nie jest tam hop-siup. No oni się chwalą, że tam wojsko się zdecydowało, no bo jeszcze jest Samsung Knox, jest DEX, czyli możliwość podłączenia. No i dodali jakieś tam super, hiper szyfrowanie, to swoje takie, powiedzmy, uznawane przez wojsko, spełniające wymagania amerykańskiej Agencji Bezpieczeństwa, ale najlepsze jest to, że to z pozoru wygląda jak po prostu pancerno obudowana telefon. Niepozornie to wygląda, pewnie gdybym to znalazł, to bym pomyślał, a fajny jest na Samsunga i tyle. No, a wygląda po prostu zupełnie inaczej niż to, czym jest. Zresztą z tego, co zauważyłem w komentarzach na Facebooku, też czytelnicy, obudowę zrobili i tyle. No nie do końca, bo na przykład nawet na zdjęciu otwierającym tekst, który macie podlinkowany, mamy taki fajny przyczłap pozwalający umocować telefon na klacie i na przykład w marszu coś na nim robić bez trzymania go w łapach. Albo napisać sobie swoje nazwisko, jest na przykład szeregowy Nowak wypisane na telefonie i wtedy porucznik wie, z kim ma do czynienia, albo sierżant. Wie, kogo ochrzania. No ale no, taka ciekawa przyrodnica. Nie wiem, dlaczego akurat Galaxy S20 wybrali, no ale widocznie mieli jakieś powody, tak? Nie wiem, no. Ja bym wybrał Ultra na przykład, bo ma zoom, którym sobie żołnierz mógłby coś w oddali podejrzeć, ale no może ja jestem dziwny, może chodziło o koszty, może Ultra była dla nich za droga. No tak, nie no, amerykańskiej armii nie stać na smartfon. Obudowa w każdym razie musi być niezła oczywiście. No nie no, wygląda to fajnie, kurczę, ja bym się nie zdziwił, gdyby za moment ktoś nie zaczął, albo nawet sam Samsung nie zaczął produkować podobnego case'a, oczywiście just a case, tylko, kurczę, pokrowca, ale wyglądającego jak imitacja tej edycji wojskowej. Ja sobie pomyślałem o tym samym, ale to chyba tylko dla kolekcjonerów, a nie do praktycznego użytku, bo ten case jest po prostu potwornie wielki. Ej! No, z tym ze względu na wygodę, no albo zrobią mniejszy, albo rzeczywiście będą wyprodukują to dla kolekcjonerów i będą sprzedawali go nie na... Mnóstwo jest maniaków wojskowości, którzy kupują wszystko, co jest ala wojskowe. No. To, co nie kupiłbyś takiego pokrowca, patrzysz, że telefon jest większy. Znaczy, ja bym nie kupił, ale rozumiem, że są maniacy, którzy by kupili. Znaczy się, wiesz, po tym jak, kurczę, potukłem dwa telefony, które bardzo lubiłem i których bardzo chętnie używałem, to ja już bym taki pokrowiec założył, naprawdę. Nawet. Wolałbym nosić na takim łańcuchu, łańcuch na szyję i ten właśnie case. Złoty łańcuch, złoty, ale skromny. No ale nie, mi się to podoba nawet, no kurczę, mówię, wolę mieć coś takiego niż potłuczony telefon i sobie kaleczyć paluchy za każdym razem. Nie w tych rozmiarach, to znaczy nie jest ci potrzebny tak ogromny case, żeby uchronić telefon jakby w podobny sposób. Ja podejrzewam, że tutaj ten case... No raz, że rzeczywiście ma te normy militarne, jeżeli chodzi o brud, wodę i tak dalej. Pewnie spełnia dodatkowe normy militarne, jeżeli chodzi o wstrząsy. Natomiast do normalnego, codziennego wykorzystania on jest zbyt duży. Tam, no, choćby rzeczywiście te złącza, tak? Ja bym się spierał, ale ja bym się spierał. No, spoko, no, każdy jeden lubi rodzynki, inny lewatywę, Jacek, no, nie ma się co wiesz. Adaś, jakbyś ponosił ze dwa dni, to by się okazało, że on działa jak lewatywa i dałbyś sobie spokój prawdopodobnie. Może tak, no ale kurczę, no kto nosił Hammera, ten wie, też jest podobnej wielkości, jakoś da się z tym żyć i... Ten, kiedyś chodziłem z 7-calowym tabletofonem w dawnych czasach, kiedy 7-calowe urządzenie nie było tej wielkości. Mówisz, że podobnej wielkości, a masz wymiary tego case'a? No nie mam, ale znam wymiary Galaxy i na oko jestem w stanie sobie odnieść, o ile to jest większe od samego telefonu, prawda? Wystarczy spojrzeć. Nie trzeba mieć dokładnych wymiarów w głowie. Co jeszcze ciekawego masz? Bo ja dzisiaj coś fajnego znalazłem, śmiesznego trochę.
Co jeszcze mam? Ja mam jeszcze kilka rzeczy, natomiast już właściwie raczej nie o urządzeniach, to znaczy o jednym urządzeniu jeszcze mogę wspomnieć. Mianowicie pojawiły się plotki, ja nie lubię plotek, ale tutaj jest stosunkowo dużo danych. W katalogu jeszcze go nie znajdziecie, bo poczekamy sobie spokojnie na premierę. Mianowicie Realme X3 Super Zoom. Na zdjęciach się pojawił, te zdjęcia są dosyć wiarygodne, wyglądają oczywiście jak cały zestaw z opakowaniem, z telefonem z każdej strony. To jest smartfon, który ma zadebiutować 25 maja, czyli już właściwie za moment. Zaraz. Będzie na początku. Kiedy o nim pogadamy? Z wyświetlaczem 6,5 cala Full HD, 120-hercowym wyświetlaczem. Ze Snapdragonem 855+, 64 megapiksele główny aparat, a razem 4 aparaty plus 2 z przodu jeszcze. I te aparaty mają, znaczy ten z teleobiektywem ma obsługiwać 5-krotny zoom bezstratny. Jest mowa na razie o pamięci 12-256 giga, ale to podejrzewam, to jest jedna z wersji i o ładowaniu 30-watowym. Tak, i te dane są o tyle legitne, że po prostu pochodzą z takiego filmiku z pierwszymi, w ogóle z artykułu z pierwszymi wrażeniami. Tajowie się pospieszyli i to wrzucili trochę przed premierą. Potem to zdjęli, ale no w internecie nic nie ginie, już była kopia zrobiona, poszła. No pewnie mają chłopaki teraz tam w tamtej redakcji jakieś kurcze, pewnie gorące rozmowy z producentem, no ale to nie nasz problem. My przynajmniej mamy dzięki temu legitne dane. No. Co znalazłeś, powiedz szczerze, ciekawego dzisiaj? Słuchaj, taką głupotkę trochę. Patent Xiaomi, co oni chcą zrobić? No oczywiście chcą, to nie znaczy, że zrobią. Składany telefon, który na górze ma jeszcze obracany aparat fotograficzny. Z jednej strony to mi się nawet podoba, bo praktyczne. W sumie aparat możemy ustawić pod różnymi kątami. Mamy jeden aparat, a nie kurczę przynajmniej dwa z każdej strony, bo sobie obracamy, raz jest do selfie, raz nie. Możemy nawet go używać jak zamkniemy klapkę, bo to tak wygląda na szkicach sobie, zobaczcie, macie podlinkowane. Tylko ja myślę, że tego nie wyprodukują, bo po pierwsze byłoby to wciul drogie, bo nie dość, że składany ekran to jeszcze ruchomy element. Dwa rodzynki w jednym ciście to trochę za dużo. No i kurczę, jak to by się psuło. O Jezu, już to widzę. Kiedy że się składa, to się jeszcze kręci. To jest, zawsze to jest kolejna rzecz, którą można urwać. No jak już przy Xiaomi jesteśmy, jest zdjęcie tajemniczego telefonu, taki przeciek, że po prostu no, dałem go jako ciekawostkę, jako taki folklor technologiczny na piąteczek. No bzdura. Ktoś sfotografował telefon w pokrowcu i twierdzi, że to jest nowy Minix. Spoko. Spoko. A ja sfotografuję bakłażana i powiem, że to jest kurczę prototyp nowego kurczę Galaxy Folda, no. Bo to na tej zasadzie wychodzi. Pokazałeś w tym tygodniu w Redmika 30 Pro coś, co się nazywa Explorer Edition z przeźroczystą obudową i powiem szczerze, spojrzałem i pomyślałem sobie, ale po co? Bo ktoś chce oglądać, jak wygląda bateria w telefonie? Tak. No po co? No po prostu coś niesamowitego. Ja rozumiem, że przeźroczyste obudowy można robić na przykład w zegarkach, tam są w mechanicznych zegarkach, tam są ruchome części, tam się coś rusza, coś ten. Natomiast tutaj, no może, gdyby zrobili podświetlaną, tak jak na przykład tuningowcy PC-towi, to może to by kogoś obeszło. Ale zrobić przeźroczystą obudowę po to, żeby 2/3 tej obudowy zajmowała bateria, no sorry, no, ale po co? No ale słuchaj, można pierdyknąć jakiś napis na tej baterii. To nie jest pierwszy telefon z przeźroczystą obudową, bo było jeszcze wcześniej takie Xiaomi z tym, że tam była atrapa. Było HTC, które w ogóle zaczęło chyba modę na przezroczystości, tylko że tam HTC... Tam była tylko jedna część obudowy. Tam była ta 1/3 górna, gdzie jest rzeczywiście elektronika jakaś. Ale popatrz... Ciekawie wyglądać. Ale sam przywołałeś przykład przezroczystych obudów do gamingowych PC-ów. Jakoś tego nie krytykujesz. Przypomnę ci, że Macowy też były przezroczyste. My się nie zajmujemy PC-ami. Ja nie potrzebuję światełek, natomiast mam niestety obudowę, dlatego że była akurat wtedy najlepsza z szybką i mam kartę graficzną, która świeci. Nie było takich, które nie świecą w momencie kupowałem. No i już. No, świeci. Mnie to nie bawi w żaden sposób, powiem ale sam, ja mam normalną metalową obudowę w całości, żadnego świecenia, bo mi do niczego to nie potrzeba. Ale Jacek, ale są ludzie, którzy chcą mieć przezroczystą obudowę i ja się nawet do nich zaliczam, ja bym miał nic przeciwko temu, żeby mieć przezroczystą obudowę. Ja bym na przykład chciał mieć maskę w samochodzie przezroczystą, żeby było widać, że tam kurczę pod spodem jest coś fajnego. No tak, ja rozumiem, ale...
Adam, bateria zajmująca 2/3 wielkości telefonu nie jest czymś fajnym. Tylko tyle ci próbuję wytłumaczyć. Ja nie mam nic przeciwko przeźroczystym obudowom w ogóle, jeżeli coś pod nimi się dzieje, bo jestem coś fajnego. Bateria nie jest fajna. Jest płaską powierzchnią, na której jest jeden napis albo nie ma żadnych napisów i nic więcej. Baterią się będziesz chwalił przez tą przeźroczystą obudowę, no daj spokój. No dobra, ale nadal widać tam poza baterią inne rzeczy. No. Może na przykład to być ciekawe dla kogoś, kto jest ciekaw, co siedzi w smartfonie w ogóle. I widzi, a jest wielka bateria, która zajmuje większą część obudowy. A, czyli to jest dla mnie jakaś nauka, bo nie wiedziałem, że kurczę, 3/4 obudowy telefonu to jest bateria. Na tubie, nie, na tubie zdaje się nie da zrobić żadnego tego głosowania, sprawdzenia. Napiszcie w komentarzach, może kto by chciał bardzo mieć przeźroczystą obudowę na całej baterii w smartfonie. Bo jak wspomniałem, ja nie mam nic przeciwko temu, co zrobiło. Czy może Xiaomi fajnie by było, gdyby tam nie zrobiło atrapy, ale co zrobiło HTC na przykład, tak? Gdzie rzeczywiście pokazali elektronikę, która tam jest. Ale spoko, będzie. Atrapa tam ale też co? Ale ta atrapa u Xiaomi, chociaż wiedziałem, że ta atrapa to wygląda zarąbiście, mi się to strasznie podobało, było to po prostu ładne. Tak. I gdyby się ludzie nie zorientowali, to by było fajnie. Nie, gdyby się nie zorientowali, no też był błąd trochę komunikacyjny, bo producent powinien rozpowiedzieć, ej, słuchajcie, tam jest po prostu taki bajer, to jest atrapka, ale dla bajeru zrobiliśmy, nie? Błąd komunikacyjny. Dobra, sorry, ale chyba zaraz się zwinę ze śmiechu. Proszę cię bardzo, widzę, jak powiem szczerze, że większy sens już widzę rzeczywiście w jakimś rodzaju zdobienia obudowy. Jednym się może spodobać, innym się może nie spodobać. Natomiast jest. Ja dzisiaj na przykład znalazłem, co prawda nie nowy już telefon, ale musiałem najwyraźniej przegapić specjalną edycję w Oppo Reno Ace z Gundamem. Gundam to jest taki wielki robot. To niedawno. Taka wielka seria japońska, kultowa w zasadzie w kręgach tych, którzy się japońszczyzną interesują. Natomiast mówię o tym głównie dlatego, że jednocześnie w zapowiedziach na Weibo i to od pani prezes pojawiło się Ace 2 w edycji Neon Genesis Evangelion. Te też ci, których bawi anime, będą wiedzieli. I jest przy okazji jeszcze i rocznica, zdaje się, i jakaś rocznica dotycząca reżysera i jakaś rocznica dotycząca właśnie samej serii. W związku z tym zdecydowali się na wrzucenie Evangeliona i do interfejsu smartfona i na tylną obudowę. No obiecują cuda po prostu, stąd wspominam. A, to skoro jesteśmy przy edycjach takich limitowanych i tak dalej, to szybki wtrend, chyba już nie będzie OnePlusów z McLarenem, bo OnePlus zniknął na stronie McLarena jako sponsor, więc chyba to już koniec. No. Zobaczymy. Jest jedna ciekawsza rzecz związana z OnePlusem w tym tygodniu, mianowicie wyjaśnili w końcu, do czego służy ich kamerka 5 megapikseli. Bo w komunikacji firmowej, w momencie, kiedy ten smartfon się pojawił na premierze, było enigmatycznie wyjaśnione tylko, że ona jest jakimś filtrem kolorów. Natomiast okazało się, że kamerka działa w paśmie podczerwonym i poza tym, że może służyć oczywiście w nocy do robienia fajnych zdjęć, dlatego że ładnie oznacza kontury i powoduje, że nie ma jakiegoś wielkiego rozmycia, o tyle w normalnym użytkowaniu jeszcze potrafi, no cóż, mieć rentgenowskie oko, jako że podczerwień to jest w zasadzie wyłapywanie emanacji cieplnej. No to możemy sobie wyobrazić, że taki ładny facet jak ja, który kryje swoją klatę i kaloryfer pod swetrami, gdyby jakaś ładna dziewczyna albo inny pan nie wnikajmy, chciał zobaczyć mój wspaniały kaloryfer i cudowną klatę, mimo tego, że mam swetrę. Teoretycznie mógłby. To dzięki temu smartfonowi, dzięki jego aparatowi rzeczywiście mógłby zobaczyć, co ja mam pod ubraniem. Stąd Adaś tam wyraża w artykule, a ja jakby ostrożnie, natomiast ja wyrażam zupełnie poważnie, że w momencie, kiedy się ktokolwiek zorientuje, to niestety będą musieli dokonać zmian w oprogramowaniu, dlatego że... W Chinach, na rynku chińskim mają to wyblokować w kolejnej aktualizacji, ale na rynku chińskim, co ciekawe.
Jak trafi do Amerykanów, że tam coś takiego jest, to też się okaże, że dostaną żaden telefon z tym featurem. Albo się posypią pozwy. Albo się posypią pozwy, to też jest możliwe. Natomiast OnePlus średnio jest w stanie pozwolić na to, żeby... No dokładnie, a może się okazać, że człowieka wcale to nie prześwieta, bo tak. Przy czym nie jest to jedyny o dziwo smartfon, który te opcje ma. Dlatego, że ja w tygodniu robiłem jednego smartfona Tapfona. Firmy, którą niewielu ludzi zna, chyba że tych zainteresowanych rzeczywiście markami chińskimi, mianowicie Blackview. Tam dodatkowo są jeszcze dwie diody podczerwieni, takie doświetlające. Jest aparat, który jest dokładnie do tego samego przeznaczony, znaczy do świetnych zdjęć nocnych. Niekoniecznie, Jacek. Niekoniecznie to musi działać w ten sposób, bo kwestia oprogramowania. Gdyby to było tak, jak ty mówisz, to tą funkcję znaleźlibyśmy w kamerach monitoringu, w kamerkach samochodowych, a tego nie ma. Jest po prostu czarno-biały obraz rejestrowany pod czerwienią, która tak naprawdę można powiedzieć, że jest odczytywana no, obraz cieplny trochę. Każda z kamerek, o których mówisz, ma tę możliwość. To ja też mówię o możliwości oprogramowania. To, że jest to wykorzystywane przez oprogramowanie, to jest inna sprawa. Jeżeli jakiś feature jest nie skorzysta. Tak, to tylko dwa telefony na świecie mają, ma to wiele więcej urządzeń, których nawet o to nie podejrzewacie. O, to tylko tyle chciałem wtrącić. No dobrze, ale słuchaj, jakie znaczenie ma dla człowieka, czy urządzenie to by obsługiwało, czy nie, w momencie, kiedy rzeczywiście nie ma oprogramowania, które by to obsługiwało. Żadnego nie ma, kompletnie, ale... Tak jak większość smartfonów na świecie ma radia, a ludzie radia nie mają, dlatego że radia są wyblokowywane. Mimo tego, że radio jest wbudowane w procesorze, że nawet można by było używać kabelka jako anteny. Nie, po prostu nie i już. Zgoda. Podobnie jest z różnymi innymi opcjami, które są w momencie, kiedy nie masz dostępu, nie masz oprogramowania, żeby złamać jakby barierę dostępową, którą producent założył, czy operator, czy jeszcze ktoś inny, tak. No to po prostu nie masz. No. Tak, dokładnie. Natomiast po prostu powiedziałem to, żeby ktoś sobie nie pomyślał, że te dwa telefony, o których wspomnieliśmy, są w jakiś sposób super wyjątkowe. Nie, one mają wyjątkowe oprogramowanie, szczególnie OnePlus, bo w Blackview, no sorry, nie wiemy, nie widzieliśmy, tak? Nie, on dopiero wyskoczył i te dwie diody podczerwieni rzeczywiście dały mi mocno do myślenia. Tam też jest aparat przeznaczony właściwie wyłącznie po to. On jest co prawda oznaczony jako właśnie aparat do zdjęć nocnych, ale tak naprawdę to ma na celu właśnie, no przynajmniej krawędzie łapać, tak? Bo tam jest też malutka baterie, chyba dodatkowe. 5 megapikseli. W nocy podczerwień jest o tyle rzeczywiście przydatna, że można w miarę dokładnie obrysować krawędzie. Tak. Stosując oprogramowanie do składania później... Nałożyć jeden obraz na drugi. Tak, bo to da się zlikwidować szum w sposób programowy jakby po prostu. Co jeszcze? Dwie jeszcze rzeczy zwróciły moją uwagę. Jedna sprzętowa, druga mniej sprzętowa, właściwie bardziej informacyjna. Pierwsza rzecz jest taka, że Samsung przygotowuje nowy moduł fotograficzny, izocelowy GN1, który ma mieć matrycę 50 megapikseli, sporą matrycę, bo jeden na 1,31 cala z pikselami 1,21 mikrometra z żyroskopowym zawieszeniem, czyli jednocześnie domyślnie z optyczną stabilizacją obrazu. I istnieje możliwość, że dostanie tę kamerkę Vivo X50, który czeka jeszcze na premierę. Razem prawdopodobnie z optyką peryskopową, bo na dostępnych jakby przeciekach widać, że tam prawdopodobnie będzie peryskop. Tak. Fajnie, że Samsung zrobił nową matrycę, dlatego że duże piksele oznaczają jednocześnie prawdopodobnie lepszą jakość zdjęć mocy. Zdecydowanie, bo tu znowu jest łączenie pikseli i zjeżdżamy z rozdzielczością tam do 12 mega z groszami, ale piksel wtedy ma 2,4 mikrometra, nie 1,2, czyli jest bardzo duży. Więc pewnie będzie dobrze, jeżeli chodzi o zapis w słabym świetle.
No i jeszcze będzie możliwość interpolacji do 100 megapikseli, ale to już nie wiem po co. No tak, no to wiesz, tą możliwość interpolacji to w zasadzie ma większość aparatów tych dużych, no, które w tej chwili są. To też jest, tak jak mówiłeś, kwestia programowa. Jeżeli tak, jest odpowiednie oprogramowanie, to mamy interpolację i ona przy dobrym oprogramowaniu może być naprawdę całkiem niezła. No ale... W większości przypadków, no tutaj to by było w dwa razy matryca, no nie, to jest jednak dosyć duże powierzchnie. Wiesz, właśnie, no takie trochę... No oczywiście jest możliwość nagrywania filmów 8K, pozwala na to ta matryca, pozwala na nagrywanie Full HD do 400 klatek albo 240 klatek na sekundę z płynnym autofokusem. No i w zasadzie tyle, no z tych parametrów takich, powiedzmy, nudnych. Także będzie kolejny aparat w smartfonach, miejmy nadzieję, że bardzo dobry i konkurujący z tymi, które już są na rynku. Natomiast druga informacja jest z gatunku nudnych, bo taka firma TSMC dostała, to właściwie zmiana przepisów USA dotyczących znowu handlu z Chinami, spowodowała, że firma TSMC, która jest firmą tajwańską, jeżeli dobrze pamiętam, a która produkuje mikroprzewodniki, dostała właściwie zakaz handlu jako kolejna firma duża dostarczająca podzespoły z Huawei. Huawei oczywiście nie jest szczęśliwy, zostało wydane specjalne. Jakoś tak ogarną, no. Natomiast jest w tym wszystkim wiadomość troszeczkę bardziej pocieszająca i interesująca, szczególnie dla Polaków. Mianowicie jest już aplikacja do dostania w sklepie Huawei, dzięki której można dokonywać płatności w mBanku. Hurra jej! Pod warunkiem, że macie akurat konto w tym jednym banku. A to już, tak, działa, to już działa na telefonach bez Google'a? Sprawdzałeś? No, nie sprawdzałem, bo ja nie korzystam z aplikacji mBanku, nie korzystam w ogóle z bankowości mobilnej i nie tylko na smartfonach Huawei, ale na żadnych. No właśnie nie doczytałem, powiem szczerze, nie doczytałem, bo mnie tylko uderzyło, że jest w App Gallery, czyli w sklepie Huawei, ale czy działa na tych bez GMS-a? Sprawdźcie sobie, zanim się... Adaś, no jeżeli pojawiło się w App Gallery, to musi działać, tutaj nie ma innego. Nie, Jacek. Oni zapowiedzieli i zrobili po prostu. Okej, dobra, ja nie mówię. Ja nie sprawdzę, nie wiem, natomiast dopuszczam myśl taką, że może działać tylko na smartfonach Huawei i GMS. No. Przepraszam, jeszcze raz? Może nie działać na smartfonach bez GMS nadal. Ale ona przecież jest zrobiona specjalnie dla smartfonów bez GMS. Dobrze, bez GMS. Dobra, sprawdźcie sobie, po prostu. Ja tylko mówię, sprawdźcie sobie, zanim się ucieszycie ze mną. Adaś, po jaką cholerę Huawei dawałby newsa, że mamy w App Gallery, a nie działa na części naszych smartfonów? Powiem szczerze, nie doczytałem, dlatego... Ale po co w ogóle takiego newsa? Przecież aplikacja mBanku jest normalna, dostępna w Google Play. Chwaliliby się tym, że mBank trafił nagle do App Gallery? No. Cała branża by już do tej pory trąbiła, że ojej, Huawei się chwali tym, że mają coś, do czego wszyscy mają dostęp. No nie, jeżeli ten news jest, jeżeli oni go wysłali, no to po to, żeby to działało właśnie na smartfonach bez GMS-a. Jest to okej. Jest komunikat taki, że pracują nad pełną integracją z HMS, by była dostępna i w pełni funkcjonalna, a dziś jedynie z dumą potwierdzają, że jest dostępna w App Gallery. No, spoko. Nie wiem, jak ty to rozumiesz. Spoko. Ale po prostu mówię, żebyście się upewnili, tak? I nie denerwowali się, jeżeli nie działa. I tyle, no. Po prostu. Ale z tego, co... Czekaj. Niektórzy już podobno już zainstalowali i podobno działa. Także spoko, no. Także powinno być okej, no. Chyba. Przepraszam Jacku, bo ci przerwę. Jakieś testy trwają i nie u wszystkich działa. O, widzicie. Także gdyby u was nie działało, to się nie denerwujcie, ale niedługo będzie działać. O, tyle. Po mojej stronie to już wszystko, niczego więcej powiem szczerze nie znam. Jeszcze szybko wrócę, bo jeszcze z takich ciekawych patentów, patent jeszcze Sony trafił w moje oczy. I spodobał mi się. Patent przewiduje, że telefon będzie miał wysuwane elementy, czyli aparat fotograficzny do selfie wysuwany, ale nie tylko, bo będzie się wysuwał cały górny panel, czyli na całą szerokość telefonu wraz z głośnikiem.
ale najlepsze jest to, że będzie to samo u dołu, dzięki czemu w razie potrzeby będziemy mieli frontowe głośniki stereo, chociażby do oglądania filmów w pozycji poziomej, czy do grania. No, ja to bardzo lubiłem, chociażby w telefonach HTC. Te głośniczki były świetne do oglądania filmów i cieszyłbym się, gdyby Sony to wyprodukowało, ale pytanie, czy się odważy. Kurczę, nie wiem. A jeszcze jedna rzecz. Tak a propos, to teraz mnie uderzyło, jak Jacek wspomniał o nowej matrycy Samsunga. Nie wiem, czy zauważycie, że ostatnio coraz mniej mówi się o fotograficznych matrycach Sony, a coraz więcej o matrycach Samsunga. Nie wiem, może ja mam mylne wrażenie, ale tak mi się wydaje. No, trochę by było szkoda, bo Sony chyba głównie z tych matryc tak, ten dział mobilny, że tak powiem, żył. Nie wiem, nie znam w tej chwili, jaka tam jest struktura w Sony, ale zawsze było tak, że Chińczycy się chwalili, że mamy w swoim smartfonie matrycę Sony. A teraz, kurczę, ja coraz częściej widzę, że robią to samo, tylko się chwalą, że mają matrycę Samsunga. No, coś tam się, kurczę, chyba nie wiem, czy się dobrze w tym Sony dzieje, ale no szkoda by było, bo to fajny producent. To znaczy, ja nie mam takich obserwacji, jeżeli chodzi o matrycę. Zdaje mi się, że równowaga jest w jakiś sposób zachowana. Jest równowaga, wiesz. Ja nie mówię, że nie. Zauważyłem po prostu coś takiego. Poza tym w kwestii matryc Samsunga jest jeszcze jedna rzecz, ale to nie jest to rozmowa na tygodnie w ten. Natomiast jeżeli chodzi o pomysł Sony, to ja mam jakieś déjà vu, że ja już widziałem tego typu pomysł w patentach. Natomiast tutaj jest o tyle duży problem, ja nie widzę, powiem szczerze, przyszłości dla tego pomysłu, głównie ze względu na to, że to są elementy mechaniczne, tak? No, tak, ale zgoda, ale no, jeżeli robimy telefon z jednym wysięgnikiem na jeden aparat, to też jest mechanizm, prawda? To może lepiej faktycznie już zrobić mechanizm, żeby tam było coś jeszcze, nie? Nie wiem, mnie to się bardzo spodobało. Zrobić mechanizm, żeby były dwa mechanizmy, mnie się to nie klei po prostu. No dobra, no to samo, co było przy tym Xiaomi. Kolejna rzecz, która się może zepsuć. Okej, okay. Tu masz całkowitą rację, ja się tu zgadzam, co nie zmienia faktu, że to mi się na przykład podoba bardziej niż składany telefon z obracanym aparatem. No. Spoko, mnie się w ogóle części mechaniczne ruchome w smartfonach średnio podobają. A. Co prawda to wygląda bardzo fajnie, to jest bardzo efektowne, to nie wiem, sprawia, że ojej, to urządzenie się rusza. Poza tym, że coś wyświetla, fajnie. Natomiast globalnie rzecz biorąc, pomimo tych wszystkich testów wytrzymałościowych, które producenci podają, kamerki wysuwane, pomimo tego, że rzeczywiście one są w stanie dużo wytrzymać, ja nie przeczę tutaj, nie mówię, że to są złe rozwiązania. Natomiast mówię po prostu, że nadal części mechaniczne dokładnie mogą być piętą achillesową i mogą być problemem dosyć dużym dla serwisu. Najgorsze w tym wszystkim jest to, że ja testowałem sporo telefonów z tymi ruchomymi rzeczami, ale żadnego nie miałem na tyle długo, żeby na przykład zdążyć go porządnie ugrudzić, a wiecie, nosimy to w kieszeni, tam jest pył. Raz miałem telefon z mechanicznymi elementami, powiem wam jaki, miałem genialny telefon, ja go uwielbiałem i po dziś dzień bym uwielbiał, gdyby ktoś mi taki zrobił. To był telefon Samsunga z mechanicznym obiektywem, z zoomem, ale takim prawdziwym, optycznym, z wyjeżdżającym z tyłu całym tubusem obiektywu. I z tym był jeden problem. Bo tubus był ruchomy, tak? Były tam szczeliny, bo musiały być, bo to wszystko musiało pracować, ale jednocześnie był to telefon, który się nosiło w kieszeni i w torbie, w plecach. No i efekt był taki, że po jakimś czasie tam w tym obiektywie się zbierały paprochy, które trafiały na matrycę. Nie, to się draństwo nie chciało popsuć. Naprawdę, to działało genialnie, tylko że na matrycy, na soczewkach były drobne pyłki, które niestety było po jakimś czasie, po roku już widać na zdjęciach, także w zasadzie wykluczało to robienie zdjęć tym aparatem. Wielka szkoda, ale to pokazuje, że te rozwiązania z ruchomymi częściami, i tu się z Jackiem całkowicie zgadzam, są bardziej, nazwijmy to, psuwalne niż telefon, w którym się nic nie rusza. No, logiczne, tak? Wykluczają szczelność przy okazji, tak? Absolutnie. W przypadku Samsunga ja widziałem jakby usprawiedliwienie, to znaczy ja nawet dzisiaj byłbym w stanie tego typu smartfona kupić, dlatego tak, że to jest rozwiązanie sensowne. Używałbym go inaczej po prostu. To jest rozwiązanie, dzięki któremu rzeczywiście można robić wysokiej jakości fotki, dlatego że można tam wpakować lepszą optykę. Nie jest potrzebne rozwiązanie peryskopowe, tam może być całkiem duża soczewka. Normalny obiektyw, jak w aparacie kompaktowym. Tak. Dlatego dodajcie smartfonowe dzisiejsze oprogramowanie i dzisiejsze matryce. Słuchajcie, to by był taki wymiatacz, że jakby wymiótł, to by wymiótł fotograficznie cały rynek. No. Wydaje mi się, że byłbym w stanie traktować tego smartfona na specjalnych zasadach, tak, po prostu powodować, żeby się nie brudził, trzymać go rzeczywiście w jakiegoś rodzaju pokrowcu,
i w momencie, kiedy wysuwam, uwalaj, żeby nie robić tego w warunkach paskudnych. Natomiast Samsung raz się sparzył na tego typu rozwiązanie, dlatego nie ma sensu. Te zoomy przyniosły im bardzo dużo strat. One się po prostu nie tylko nie zwróciły, ale rzeczywiście spowodowały jeszcze pewien deficyt, mimo tego, że oni próbowali kontynuować te linie. Tak, no bo w końcu... Jeden był aparat i dwa takie już aparaty z telefonem, nie? Jak nazwijmy to. Mówię, rozwiązanie nadal wydaje mi się fajne i wydaje mi się, że prędzej czy później twórcy będą musieli, designerzy i technolodzy, inżynierowie będą musieli do niego wrócić, bo ten wyścig z aparatami no ma swoje granice w standardowych smartfonach. Trochę tak, no bo tu muszą walczyć, wiesz, no możliwościami matrycy, możliwościami softu, bo z optyką no wiele nie zrobią, bo to nie może być grube, nie może wystawać, za długie w peryskopie też nie może być, no muszą coś zrobić, nie? Jest jedna rzecz jeszcze, bo wspomniałem o tym Realme X3 Super Zoom Edition. No. To jest smartfon, który ma bardzo charakterystyczny design tylnych aparatów. Ty pamiętasz? Mówisz o tym Realme Zoom Edition? Tak mi się zdaje, że to ta X3. A nie Vivo? Poczekaj, wiesz co, to ja muszę... Vivo. A może... Mówisz o tym z takim cyklopem wielgachnym? Tak, tak, tak. To jest Vivo, proszę pana. To mówiliśmy o nim. On będzie miał gimbalową stabilizację, czyli no, najprościej mówiąc stabilizację, która ma dużo większy zakres ruchu niż zwykła optyczna. O. Tak, ale chodzi mi o coś innego, dlatego że w nim ten układ peryskopowy jest jakby schowany, to znaczy nie ten główny aparat, zdaje się, działa w trybie peryskopowym. Nie, nie, nie. Ta duża soczewka to jest prawdopodobnie szeroki kąt. Natomiast ja zwracam uwagę na jedną rzecz, właśnie na optyczne powiększenie, bo to jest powiększenie tylko dla użytkownika końcowego. Zobacz, jaki mamy wielki aparat, nikt nie ma tak wielkiego aparatu. Okay. Bo ono w praktyce niczego więcej nie wnosi. Są aparaty szerokokątne, które doskonale sobie radzą przy niewielkich stosunkowo oczkach. Poszukaj, bo jest właśnie ruch w kierunku. Zaczniemy robić duże aparaty być może. Wiesz co, nie. Ten aparat jest taki duży dlatego, że ma specjalną stabilizację o dużo większym zakresie wychyleń. Dlatego to jest duże. Są filmiki, które to pokazują. On wcale nie będzie szerokokątny, Jacku. Okay. Nie będzie inaczej, nie będzie super szerokokątny, bo umówmy się, że każdy aparat w telefonie, ten podstawowy, to w fotografii byśmy już go nazwali mianem szerokokątnego ze względu na pole widzenia. No chyba się ze mną zgodzi. A te takie dodatkowe, które są szerokokątne, no to już jest super wide, super białko i tak dalej. Jest opisane, ja wam podlinkuję. I macie tam nawet film. Że to duże szkło to jest po to, żeby stabilizacja była lepsza. Nie. Duże szkło jest duże, bo jest duże, bo jest duża matryca. Ale... Właśnie o to mi chodzi. Ja się nie upieram, że to jest szeroki kąt. Ja też się nie upieram. Natomiast chodzi mi tylko i wyłącznie o to, bo to chciałem przekazać, że normalny producent z górnej półki pokazuje smartfona z dużym okiem. No. Mimo tego, że wydaje mi się to w żaden sposób nieusprawiedliwione. Tylko i wyłącznie to chciałem przekazać. Okej. Okay. A mi się wydaje usprawiedliwione, bo widziałem filmiki z tym mechanizmem. No i tyle. Będzie premiera, to się pospieramy na ten temat. O! Cały mit polega na tym, że w tej chwili są rozwiązania, które nie potrzebują takiego dużego oka i są w stanie zniwelować większość, nie wiem, najdzikszych zupełnie hartów, jakie można robić z telefonem podczas kręcenia wideo. No wiem, bo mam takie smartfony. W związku z tym bawiłem się w tego rodzaju wideo. W związku z tym śmiem twierdzić, że to duże oko to wcale nie jest usprawiedliwione możliwościami tych. Dobra, a ja poczekam. Tylko raczej efektem wywieranym na końcowym użytkowniku. A ja poczekam, aż Vivo wypuści ten telefon i wtedy będę decydował, czy go sobie ściągać, czy nie, bo kurczę, może o niego powalczę, bo wygląda naprawdę ciekawie i popatrzyłem na te filmiki, oczywiście, no wiadomo, to jest marketing producenta i tak dalej, ale wygląda to naprawdę, naprawdę ciekawie i może mieć fajne możliwości, no zobaczymy. Będzie premiera, tak. Będzie o czym rozmawiać chyba, no. Teraz to wygrywamy. Dobra, by się rozgadać. Stało nam coś jeszcze? Nie, bo się rozgadaliśmy już tak, ludzie już dawno śpią, a my gadamy, no. Dobra. No w takim razie, słuchajcie, dobrej nocy na ten weekend. Słodko, kochani. Gratulacje dla tych, którzy nie zasnęli. Tak.
Żegnamy się z wami znowu prawdopodobnie do przyszłego tygodnia. Tak, a Jezus, jeszcze ogłoszenie duszpasterskie na koniec. Słuchajcie, zakończyliśmy przyjmowanie zgłoszeń na konkurs związany z Oporeno 3. W przyszłym tygodniu poznamy szczęśliwca, który będzie miał okazję zrealizować swój pomysł na test i będzie miał Renault 3 dla siebie. No to tylko tyle, żebyście wiedzieli, co się u nas dzieje. Dobra, to do zobaczenia. Pozdrawiamy was serdecznie, do widzenia. Cześć. Trzymajcie się, cześć.